tvpodkarpacie.pl. Na zaproszenie posła ziemi senackiej Piotra Uruskiego w Sanoku gościł wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Do tej pory nie organizowaliśmy większych spotkań z tego względu, że mamy taką jakby zasadę, że najpierw chcieliśmy zapracować, wiedzieć, czym możemy się pochwalić, co realnie jest zrobione. Teraz minął mniej więcej okres roku sprawowania przez nas władzy w Sejmie i tego rządu. W związku z tym jest już o czym mówić. Jest o czym mówić w stosunku w skali krajowej, ale jest też o czym mówić w skali lokalnej, regionalnej, bo ten jakby obszar jest dla nas tutaj bardzo ważny. Wiemy, że 10 lat Sanok, ziemia sanocka, nie miała posła. W związku z tym ja to odczułem na sobie, te oczekiwania społeczne są bardzo duże i tak jakby pracuję cały czas nad tym, żeby spróbować jak największą ilość tych spraw potrzebnych, ważnych dla naszego regionu zdobyć, zaspokoić, to jakby w tych dwóch obszarach myślę, że powinniśmy się poruszać tutaj dzisiaj na tej naszej spotkaniu i na tej naszej konferencji prasowej. Witam bardzo serdecznie pana wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, osoby nam życzliwej, przychylnej naszemu regionowi, zawsze z wielką uwagą, życzliwością. Pan minister, jeśli poproszę go o coś, wychodzi temu naprzeciw, za co mu bardzo serdecznie dziękuję, a potrzeb nasz region ma dużo, co wiemy, i potrzebne jest nam wsparcie takich osób właśnie jak pan minister. Chciałem podziękować przede wszystkim za zaproszenie. Już cały dzień spędzam na Podkarpaciu, na zaproszenie tutaj pana posła. Pan poseł jest osobą, z którą współpracuję od lat. Jest dobrym posłem, bardzo dobrym, mogę powiedzieć, posłem. I dzisiaj to słyszałem z ust kilku osób, choć jestem tutaj dopiero kilka godzin. Pierwszym posłem ziemi sanockiej od wielu lat. Osobą, która sądzę, że wiele już zrobiła, ale jeszcze wiele zrobi w ciągu następnych lat. Bo spotykamy się w takim bardzo wyjątkowym czasie, kiedy mija 12 miesięcy od momentu, kiedy rozpoczęły się rządy Prawa i Sprawiedliwości, szeroko rozumianej prawicy. I myślę, że te 12 miesięcy to nie był czas stracony. Tak, pani redaktor przed chwilą mówiła o infografice, która była zamieszczona u jednego z wiceministrów. To właśnie chciałem potwierdzić, że te 12 miesięcy to był czas niezwykle intensywnej pracy, wielu projektów i różnych ustaw, które udało nam się zrealizować. Ja reprezentuję Ministerstwo Sprawiedliwości, jestem wiceministrem od 6 miesięcy, ponad 6 miesięcy. Jak sobie obliczyłem, to właściwie jeden projekt przypada na jeden każdy kolejny miesiąc mojej pracy. Ale dzisiaj, kiedy miałem okazję spotkać się z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, to była okazja, żeby porozmawiać na temat ich problemów, ale też omówić te działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które już za nami, i to, co zamierzamy zrobić. I mówiłem m.in. o ustawie Prawo o prokuraturze, ponieważ to była ustawa, która miała na celu zreformowanie polskiej prokuratury i sądzę, że ten proces trwa, będzie trwał. I to jest dobre, to co zostało zapisane w tej ustawie, którą miałem okazję pilotować wówczas jeszcze jako poseł, jako przedstawiciel wnioskodawców. Ustawa, która doprowadziła do połączenia funkcji ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Coś, co było rzeczywiście w mediach przez niektórych przedstawicieli opozycji krytykowane, dlaczego takie akurat rozwiązanie, no bo takie było przed wojną i 20 lat po wojnie. I gdyby nie ta sytuacja, że rozdzielono urząd prokuratora od ministra sprawiedliwości, to być może nie byłoby afery Amber Gold, a dzisiaj wychodzą kolejne afery typu reprywatyzacja w Warszawie i odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na to w postaci projektu dotyczącego komisji weryfikacyjnej. Chcę państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że przyjechałem tutaj. Miałem okazję rozmawiać czy to z przedstawicielami prokuratury, czy wymiaru sprawiedliwości, ale także z samorządowcami. I chciałem bardzo serdecznie podziękować panu posłowi za to wszystko, co robi dla mieszkańców tej ziemi. Muszę powiedzieć, że
jakby szczególnie potrafię docenić to, ponieważ miałem okazję być przez kilka kadencji członkiem samorządu województwa. Trochę udało mi się zrobić w swoim regionie i wiem, że nie jest to takie proste, jeżeli się ma jakiś pomysł od momentu, kiedy się ma ten pomysł do momentu realizacji. Ale pan poseł jest osobą, która żyje problemami tej ziemi i chcę to powiedzieć nie dlatego, że akurat siedzi koło mnie i nie dlatego, że jest akurat konferencja prasowa, tylko dlatego, że ja bym chciał, żeby więcej takich posłów było w polskim parlamencie. To jest człowiek, który żyje po prostu sprawami ludzi. To działanie dotyczące chociażby firmy Autosan, firmy, która tak naprawdę miała upaść i dzisiaj wiemy już, że ta firma została uratowana. Jego działanie naprawdę bardzo duże miało znaczenie, że tak naprawdę będą tworzone miejsca pracy, tak naprawdę można być spokojnym o przyszłość tej firmy. A mogło być zupełnie inaczej. Ja wiem, jakie znaczenie ma ta firma dla tej ziemi, dla jej mieszkańców. To już nie chodzi tylko o ten walor historyczny, ale właśnie o ten walor w kontekście rynku pracy. A ja przez 20 lat zajmowałem się rynkiem pracy i doskonale wiem, co to znaczy chronić jakieś przedsiębiorstwo, bo działam na Śląsku i wiem, co to znaczy ratować przed upadłością jakąś firmę, co to znaczy dla mieszkańców, ale to nie jest takie proste działanie. To wymaga, naprawdę to nie wymaga jednego telefonu. W jego przypadku wymagało to wizyt zagranicznych i takiego bardzo dobrze pojmowanego lobbingu, takiego dobrego lobbingu dla tej ziemi. Druga sprawa to kwestia, którą nawet wczoraj miałem okazję omawiać z ministrem sportu, panem Witoldem Bańką. To sprawa dotycząca wprowadzenia na listę takich instytucji strategicznych, można powiedzieć, obszaru strategicznego działania. Jednego z 32, można powiedzieć, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne. I to oznacza tak naprawdę pieniądze, dotacje, które będą tutaj stosowane, jak również działanie takie najnowsze, w którym rzeczywiście tutaj również ogromną rolę odegrał, to jest kwestia jednostki wojskowej, która tutaj będzie miała miejsce. Chodzi o obronę terytorialną, która jest tworzona, wiecie państwo, że ustawa została przyjęta. Można powiedzieć, że w ciągu 12 miesięcy ja najczęściej pana posła widzę z telefonem w ręku. I to jest coś, co polega na prawdzie i każdy to wie, kto bliżej zna pana posła. A na początku bardzo się dziwiłem, skąd ten telefon, taki symbol jego chyba tutaj zaczyna być, bo po prostu pomaga ludziom. I bardzo cieszę się, że kiedy miałem okazję jako członek zarządu Solidarnej Polski jednocześnie być w urzędzie, gdzie dowiedziałem się, że pomógł nam, niech pan sobie wyobrazi, tam się dowiedziałem, pomógł nam, panie ministrze, załatwić kilkaset tysięcy złotych na jedną z rzeczy, jedną z inwestycji, z inicjatyw. No i po prostu już wiem, że to, że wyrwałem się z Warszawy nawet na ten jeden dzień, to nie jest dzień stracony. Byłem pytany dzisiaj o sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Tak, pani redaktor powiedziała tutaj, jak wszedłem, wiele projektów przygotowaliśmy. Ja akurat w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadam za obszar związany z porwaniami rodzicielskimi, z porwaniami dzieci. Obszar dotyczący przestępczości takiej transgranicznej. Obszar dotyczący informatyzacji. Nadzoruję Departament Skargi Wniosków, Instytut Ekspertyz Sądowych oraz sprawy dotyczące bezpieczeństwa, spraw bezpieczeństwa. I chcę państwu powiedzieć, że ten pierwszy krok, który zrobiliśmy w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy, to oczywiście reforma prokuratury. Dzięki temu między innymi dzisiaj żeśmy omawiali na spotkaniu sprawy, zostały wyjęte, te najtrudniejsze sprawy gospodarcze przeniesione na wyższy szczebel w prokuraturze. Sprawy, które są niezwykle ważne, bo one dotykają takiej delikatnej sfery tak naprawdę każdego z nas. Chodzi o to, że nie brakuje na świecie, nie brakuje w Polsce oszustów, którzy kosztem podatników, kosztem nas wszystkich wyłudzają pieniądze. Sprawami takimi powinni się zajmować, sprawami wysokiego, dużego kalibru,
sprawami tymi najtrudniejszymi, aferami gospodarczymi, prokuratorzy, którzy są szczególnie dobrze przygotowani, doświadczeni, przeszkoleni w tym zakresie. I dlatego te sprawy dotyczące afer gospodarczych najtrudniejszych zostały podniesione o szczebel wyżej. Mówię o tym w kontekście między innymi projektu, który przygotowaliśmy dotyczącego wyłudzeń VAT-owskich. O tym się nie mówi może tak głośno w mediach, ale ponad 80 miliardów złotych wypływa z naszego systemu, ponieważ system jest nieszczelny. I dlatego między innymi ten system można uszczelnić poprzez zastosowanie ustawy, która przewiduje szczególnie wysokie sankcje karne w stosunku do sprawców, tych, którzy między innymi tworzą tak zwane karuzele podatkowe VAT-owskie chociażby. My rozmawiamy o pieniądzach rzędu 40 do 60 miliardów złotych. To deficyt budżetowy na przyszły rok, szanowni państwo, to jest około 59 miliardów złotych. Polska jest bardzo bogatym krajem, byłaby, gdyby nie gangsterzy. To oczywiście chcę powiedzieć, że nie mają racji ci, którzy mówią, że ta ustawa jest wymierzona w przedsiębiorców i w podatników uczciwych. Ona, proszę państwa, nie jest wymierzona w ludzi, którzy uczciwie płacą podatki, czy w przedsiębiorców. Ja ze światem przedsiębiorców byłem związany 20 lat. I mogę to publicznie powiedzieć wszędzie. Mówiłem to w Sejmie, przedstawiając projekty i ustawę. Ona jest wymierzona w zorganizowane grupy przestępcze, często międzynarodowe. To oni, tak zwana przestępczość białych kołnierzyków, ludzi, którzy to są finansiści bardzo dobrzy, prawnicy, ludzie, którzy nie mają żadnych skrupułów i okradają nas zwyczajnie. To jest jedna z takich ustaw, jeden z tych przykładów. A dlaczego państwu podaję ten przykład? Ano dlatego, że przed kilkoma dniami przyjęliśmy ustawę obniżającą wiek emerytalny. Czyli tak naprawdę wywiązaliśmy się z naszej obietnicy przedwyborczej, naszej obietnicy. To jest bardzo ważne, żeby w polityce być wiarygodnym. I bardzo często stawiany był zarzut, no to z czego będziemy w takim razie mogli utrzymywać ten cały system? No właśnie, to jest jeden z przykładów. Chcę państwu powiedzieć, że te działania nasze w ciągu ostatnich 12 miesięcy, działania rządu pani premier Beaty Szydło i całej formacji Prawa i Sprawiedliwości spowodowały, że uszczelniono system w ten sposób, że wpłynęło więcej z tytułu podatków do systemu niż przewidywaliśmy. Ponad 11 miliardów złotych. To bardzo dużo. I dzisiaj bardzo dobrze współpracuje resort kierowany przez pana premiera Morawieckiego. Nie od rzeczy jest mówić właśnie dziś o tym resorcie, bo przecież jest ogłaszana nigdzie indziej, tylko w państwa regionie. Konstytucja dla biznesu. Nawet już w samolocie rozmawiałem z przedsiębiorcą, który siedział obok mnie praktycznie i rozmawialiśmy na temat tego, jak ułatwiać życie przedsiębiorcom. Bardzo cieszył. Jechał właśnie tutaj na kongres do państwa, do Rzeszowa, bo wiem, że w południe była ogłaszana ta konstytucja dla biznesu. Bardzo mnie to również interesuje, ale chcę pokazać także, że my jako resorty współpracujemy. I to jest to czego się boją przestępcy. Ci najgroźniejsi. Bo nic gorszego nie jest niż decentralizacja takiej współpracy pomiędzy instytucjami. Drugą taką rzeczą, którą udało nam się zrobić, to sprawa oczywiście 500+. Pytałem się tutaj samorządowców o to, jak funkcjonuje ten program w praktyce. Czy zabezpieczone są środki? Mówiono, że jest wszystko w porządku. I chcę państwu powiedzieć, że to także obietnica, którą daliśmy wcześniej. Dzisiaj korzysta z tej obietnicy prawie 4 miliony dzieci w całej Polsce. I bardzo to taki miód na moje serce, kiedy pan burmistrz powiedział, że więcej dzieci pojechało na urlopy. To jest prawda, bo nawet dane statystyczne pokazują, że 14% więcej dzieci pojechało na urlop, na wakacje, dzięki temu, że co miesiąc wpływają pieniądze do rodzin. To jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście obszar ogromnej pracy, który jest przed nami, to jest obszar wymiaru sprawiedliwości. Nie chcę omawiać każdego z tych projektów, ale wiadomo, że podjęliśmy inicjatywę dotyczącą walki z lichwą, uregulowania spraw związanych z samorządem zawodowym komorników. Jest taki projekt przygotowany. Sprawę dotyczącą pracy więźniów. To, co bliskie mnie jest na przykład, czyli sprawy dotyczące uprowadzeń rodzicielskich. Przecież w tym zakresie przygotowaliśmy pierwszą po latach reformę. Pierwszą po latach reformę. Chodzi o to, żeby dzisiaj wspierać naszego obywatela i wspierać dzieci. Chodzi o dobro dzieci oczywiście. Te sprawy w moim przekonaniu nie miały właściwego akcentu w ciągu ostatnich lat.
Ale przed nami jeszcze jedna wielka reforma tak naprawdę. To jest reforma sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. To jest zmiana między innymi ustawy o ustroju sądów powszechnych. To jest trudna reforma, ale jest potrzebna. Bo my obserwujemy jako ludzie, którzy na co dzień pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości. Służą tak naprawdę ludziom. Przykład Departamentu Skarg i Wniosków, który znajduje się pod moim bezpośrednim nadzorem. Ja widzę, jaka jest ilość tych skarg i czego one dotyczą. Czego one dotyczą? Dotyczą między innymi przewlekłości postępowań. Stąd między innymi pojawił się projekt dotyczący ustawa dotycząca skargi na przewlekłość. Bo trzeba powiedzieć sobie jasno, ponad 50% skarg była odrzucana najzwyczajniej w świecie z powodów formalnych. No to nie jest błąd ludzi, tylko błąd systemu, więc trzeba tutaj wyjść naprzeciw ludziom. To jest oczywiście kwestia dyskusji dotyczącej jawności rozpraw, jawności postępowań. To jest konstytucyjna zasada. Enumeratywnie można ograniczyć tę jawność. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że państwo jako dziennikarze od dziś macie prawo uczestniczyć. To już nie ma tak, że sąd może zdecydować, że państwo nie będziecie uczestniczyli w postępowaniu, które jest jawne. Taka jest zasada dzisiaj. Taka jest ustawa, takie są regulacje. Tak mogło być przecież, że wcale nie musieliście uczestniczyć, chyba że oczywiście jawność jest wyłączona. I tutaj też byliśmy atakowani przez opozycję, zwłaszcza przez Platformę Obywatelską, przez Nowoczesną, atakowani, że to jest nasza ingerencja w niezależność sądownictwa. No jaka ingerencja? To jest coś, co jest konstytucyjną zasadą. Oczywiście pojawił się w ustawie przepis, który mówi o sprzeciwie, czyli na przykład gdyby była wyłączona jawność przez sąd, to prokurator może się sprzeciwić temu. A dlaczego ma się nie sprzeciwić? Przecież prokurator to jest rzecznik praworządności. Przecież my sygnalizowaliśmy, że będą szły w tym kierunku zmiany. Zmiany, żeby wyjść naprzeciw ludziom, żeby było więcej demokracji, czyli żeby kamera częściej była w salach, chyba że jest oczywiście wyłączona jawność. To jeden z przykładów. Takich przepisów, które przygotowane zostały w naszym resorcie, jest bardzo dużo. Jedna z takich ustaw, kończąc powoli, to jest tak, że projekt ustawy niebawem będzie procedowany w polskim parlamencie. To jest kwestia kar dla pijanych kierowców. Bardzo mocno chcemy zaostrzyć karanie bandytów drogowych, którzy nie mają żadnych sentymentów, siadają za kierownicę i będą w stanie nietrzeźwości, doprowadzają na przykład do skutków w postaci śmierci osoby, zabijają osobę, czy doprowadzają do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No, nie może państwo kapitulować przed takimi ludźmi. To jest projekt dobrze odbierany przez ludzi, z ludźmi się spotykamy, z różnymi środowiskami. Chcę państwu powiedzieć, że już nie będzie takiej sytuacji, że będzie wymierzana kara pozbawienia wolności, która następnie będzie warunkowo zawieszana. Bo te osoby są bardzo groźne dla nas wszystkich. Będą bezwzględne kary pozbawienia wolności, co najmniej 2 lata. Nie będzie już takiej sytuacji, że ktoś nie zatrzymuje się do kontroli policji i ucieka przed tą policją. Wjeżdża w miasto czy miasteczko i powoduje bardzo duże niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Przecież takie sytuacje bardzo często są przez media podawane. Na dzisiaj, szanowni państwo, to jest to wykroczenie. A teraz będzie to przestępstwo. Nie będzie już sytuacji takiej, jak mieliśmy do czynienia z Frogiem, gdzie 81 wykroczeń uległo przedawnieniu. Bo tylko dlatego, że od momentu zaistnienia czynu do rozpoznania 2 lata upłynęło i sądy często nie mogły się zmieścić. To znaczy, że system jest zły. No to wydłużmy ten czas do 3 lat i powinno być dobrze. Nie może być takiej sytuacji, nie będzie już zabawy z policją. To oczywiście tylko pewne przykłady, na które państwu zwracam uwagę. Natomiast bardzo się cieszę, że te 12 miesięcy to było bardzo dużo społecznych, dobrych społecznych w moim przekonaniu projektów. Te kolejne 12 miesięcy, tak mi powiedział ten przedsiębiorca w samolocie, teraz będzie gospodarka, tak. I to jest symboliczne, że właśnie dziś się spotykamy i że właśnie te projekty dla przedsiębiorców i dla gospodarki są ogłaszane nigdzie indziej, tylko u państwa w regionie. Chcę bardzo podziękować jeszcze raz za ogromną życzliwość. No, z ludźmi mieliśmy na ulicy okazję rozmawiać. Ogromną życzliwość. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie zawiodło i nie zawodzi i nie zawiedzie. Rząd pani premier Beaty Szydło, to co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, powiedział, że będziemy zmieniali Polskę w różnych obszarach i tak się rzeczywiście dzieje.
I to czyni między innymi mój resort kierowany przez mojego szefa, czyli ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. A jak wiceminister Wójcik ocenia reformę sądownictwa przeprowadzoną przez byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, w wyniku której w naszym województwie zlikwidowano 8 sądów rejonowych? To pytanie jest często zadawane w kontekście tej reformy, którą my przygotowujemy, czyli reformę wymiaru sprawiedliwości, której oczywiście założeń nie odkryję, bo pierwszą osobą, która to zrobi, będzie minister Zbigniew Ziobro. Odpowiem pani dosyć krótko. Po prostu wymiar sprawiedliwości musi być blisko ludzi. Musi być blisko ludzi. I chodzi mi o pewną strukturę, kwestie organizacji, jak również systemowo. Bo musimy sobie postawić pytanie, dlaczego te reformy w ogóle są potrzebne? Czy w prokuraturze, czy w wymiarze sprawiedliwości, w sądownictwie? Otóż chcę państwu powiedzieć, że wynika to chociażby z sondaży, że jest stosunkowo niski współczynnik zaufania do wymiaru sprawiedliwości, do sądownictwa czy do prokuratury. Czy zmiany w prokuraturze były dobre? Oceńmy to w marcu 2017 roku. Za kilka miesięcy minie rok od ustaw, które przeprowadziliśmy. Dwie ustawy to były. Chcę państwu powiedzieć, że wtedy zobaczymy, jakie będzie zaufanie do prokuratury. A jak obecnie rządzący mają zamiar ukrócić praktyki lichwiarskie? Pierwsza podstawowa rzecz to jest wzmocnienie czujności przede wszystkim prokuratorów, jako tych, którzy reprezentują interes, są rzecznikami praworządności. Chodzi o to, żeby potrafili mieć dużo empatii w sobie. Chodzi o sprawy, które były właśnie umarzane, czy też była odmowa wszczęcia postępowań. Wiele z takich spraw, bo to nie tylko jest lichwa, pani redaktor. No, sprawy czasami gospodarcze, gdzie się wydawało, że nie wrócimy do tego, no to wróciliśmy. No, proszę zobaczyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o reprywatyzację. Już wydawało się, że wszystko jest, ja wiem, że z punktu widzenia może Podkarpacia, może te sprawy też trochę inaczej wyglądają, bo to były sprawy dotyczące nieruchomości głównie w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu. U was też, u państwa też. Natomiast trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś myślał, że my zamieciemy to pod dywan, jeżeli że my nie wrócimy, to się szczerze rozczarował, tak sądzę. My najzwyczajniej w świecie dzisiaj stworzyliśmy ustawę, projekt ustawy, który jest krytykowany bardzo. Dlaczego? No dlatego, że się kompetencje daje określone komisji weryfikacyjnej. No tylko to nie jest coś, co jest przeciwko sądowi, ani nie jest coś, co ma zastąpić sąd. Ale to jest coś, co jest odpowiedzią także na wsłuchiwanie się w głos społeczeństwa. Bo przecież, przepraszam, Jolanta Brzeska, przykład osoby, która walczyła z tymi niesprawiedliwościami, z patologiami. Pani mówiła o lichwie, ale to jest także przykład właśnie. Ile takich ludzi w Polsce było? Różne rzeczy się działy. Jolanta Brzeska, tak? Jeżeli ktoś myślał, że my nie wrócimy do tego, to się szczerze zdziwił, ponieważ zostało wznowione śledztwo. Ono jest prowadzone. I wiele takich spraw sądzę, że będzie odkryte. Wiele spraw, które można nazwać patologiami. Sprawa akurat właśnie tej komisji weryfikacyjnej reprywatyzacji, dzikiej tak zwanej reprywatyzacji. Proszę zobaczyć, jak to wszystko się odbywało przez całe lata. Jak prokuratura nie była czuła. Mówiono tak, że dobrze funkcjonuje prokuratura, tak? Była rozdzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości nie był prokuratorem generalnym. Bo taka jest prawda. Dlaczego? Bo od 2010 roku tak sobie wymyśliła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Zaprotestował przeciwko temu świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który powiedział, będą z tego problemy, będą patologie. Możecie państwo zobaczyć stenogramy. I tak się stało. To jest Ambergold między innymi, ale to jest także sprawa chociażby właśnie tych reprywatyzacji. Dobrze sobie żyli, niektórzy żyli sobie dobrze, a my jesteśmy dla ludzi zwykłych. I nie mówię to, bo to po prostu jest bełkot polityczny, tylko mówię tak, jak to jest prawdą. Trzeba do ludzi przyjeżdżać. Tak jak pan poseł wyciągnął mnie z Warszawy, bo powiedział, że trzeba być blisko ludzi. Tak, ale żeby być blisko ludzi, trzeba wsiąść, przyjechać, rano wstać, być cały dzień, co najmniej dzień czy dwa dni i rozmawiać z ludźmi. Nie bać się rozmowy z ludźmi, bo nie mamy się czego bać. Te 12 miesięcy było bardzo ciężkie, ale dobre, bardzo dobre, bardzo dobre. I dobre dla ludzi, dla zwykłych ludzi. Wiceminister Wójcik jest zwolennikiem zaostrzenia kodeksu karnego. Dlaczego? Ja to pokażę na przykładzie chociażby spraw właśnie gospodarczych. Proszę powiedzieć, czy w momencie, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto działa w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudza podatek VAT, okrada nas,
To nie są zwykli złodzieje. To są bandyci najwyższego, wyjątkowego sortu, można powiedzieć, bandziory. I ci gangsterzy wyciągają pieniądze z naszego budżetu. Wyłudzają podatek VAT. I kara od 5 dni do 5 lat to jest kara, która jest karą adekwatną, karą sprawiedliwą. Czy rzeczywiście to jest kara sprawiedliwa? W warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary w kodeksie karnym skarbowym to jest 10 lat kary. Czy to jest kara sprawiedliwa w takim przypadku? Czy stosując na przykład kary w postaci stawek dziennych, czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście powiedzieć, że to orzeczenie tej kary jest sprawiedliwe w odczuciu społecznym? To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Dlaczego? Bo jeżeli mówimy o VAT-ie, to mówimy na przykład o zbrodni. Mówimy, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z fakturą, która obejmuje produkt bądź usługę i na tej fakturze przekroczy to określoną kwotę, to grozi ci od 3 lat do 15 lat zbrodnia. A jeżeli przekroczy jeszcze wyższą kwotę, to wówczas grozi ci kara od 5 lat do 15 albo 25 lat więzienia. I pytania stawia na przykład ktoś z opozycji i mówi 25 lat więzienia. To jest, proszę pana, kara, taka jakby, rozumie pan, za zabójstwo, tak? No kara może być wyższa, tak, za zabójstwo, ale 25 lat więzienia, odrębna rodzajowo kara. No ale mówię, dobrze, a jeżeli pan podrobi 10-złotowy banknot, to jaką pan ma karę? Tu trzeba umieć wyważyć, to jest sprawiedliwość, to jest bardzo ważna sprawa. Sprawiedliwość, oczywiście będzie dyskusja tu na ten temat, nie ma cienia wątpliwości, tylko to nie jest przeciwko przedsiębiorcom. W żadnym razie. Tutaj jest zupełnie ktoś inny na celowniku. A jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to powiem jedną rzecz. Bo też właśnie intrygująca ta rozmowa była w samolocie na podróż z Warszawy do Rzeszowa, bo mogłem rozmawiać z przedsiębiorcą. I to nie małym przedsiębiorcą. Rozmawialiśmy o programie Mieszkanie Plus. Rozmawialiśmy o udogodnieniach dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych małych. Mówię, podatek CIT. Dlaczego się o tym dzisiaj nie mówi, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża ten podatek do 15%? Do 15%. Ilu przedsiębiorców to dotyczy? Ponad 90%. Kiedy, przepraszam, Hausner obniżył do 19%, to wszyscy o tym krzyczeli wiele lat temu. A dzisiaj, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, będzie 15%, bo wychodzimy naprzeciw najmniejszym przedsiębiorcom. To nikt nie mówi o tym. Na paskach to nie idzie. Na paskach idą zupełnie inne rzeczy. Ale na pewno jakby VAT był obniżony, na pewno by poszło na paskach. Tak, tylko proszę pamiętać też, pani redaktor, że co dostaliśmy w spadku. Po 8 latach fatalnych rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, dług wzrósł ponad 500 miliardów złotych. 500 miliardów złotych. Jeżeli ktoś krzyczy o programie 500+, na każde dziecko, chociaż to są wyłapane pewne zdania, takich zdań było bardzo wiele, ja kiedyś nawet zająłem się tym, żeby przygotować, czy rzeczywiście, co mówiła pani premier, co mówił pan prezydent, nie było na każde dziecko. To jest retoryka narzucana przez tych, którzy nie zrobili nic przez 8 lat. A kiedy już od władzy zostali odsunięci, to oni mówią, że oni mają pomysły na to, jak pomóc ludziom. No dzisiaj już jest za późno, dzisiaj już kto inny rządzi. Więc mówimy, płacimy 23 miliardy złotych, bo dla nas ważny jest człowiek, bardzo ważny. Dlatego obniżamy wiek emerytalny, bo musimy być wiarygodni. Oczywiście pokazałem też, jakie jest z mojego resortu, w moim resorcie, jakie są działania, żeby uszczelnić system. Natomiast dobrze jest wiedzieć, że na przykład Nowoczesna, formacja, która dzisiaj za nami jest kilka długości, a jest drugą formacją w sondażach, prawda? Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj w sondażach nawet w niektórych sondażach prawie 40%. Ja się nie dziwię. Polacy chcą głosować. To jest dobry rząd po prostu i dobra formacja. Więc chcę powiedzieć, że dobrze jest wiedzieć, że Nowoczesna mówi, że kiedy dojdzie do władzy, to najzwyczajniej w świecie podniesie wiek emerytalny. Przynajmniej uczciwie. Trzeba to ludziom mówić. Planowana reforma sądownictwa ponoć przewiduje weryfikację sędziów. Czy to prawda? Pierwszą osobą ujawniającą będzie pan minister Zbigniew Ziobro, ale już pewne rzeczy udało nam się zrobić, prawda? Bo to jest kwestia chociażby jawnych oświadczeń majątkowych sędziów. No proszę
przypomnieć sobie, jaka była dyskusja na sali sejmowej. Jakie to straszne, prawda, że mają sędziowie jako środowisko, jako władza niezależna. Sądownictwo jest władzą niezależną i my to oczywiście szanujemy, to jest oczywiste. W sensie też orzeczniczym są niezawisłą władzą. Sędziowie są niezawiśli. No, ale jawne oświadczenia majątkowe, no proszę państwa, no, ja muszę składać jawne oświadczenia majątkowe. Co to jest za argument, że gangsterzy mogą to widzieć? No co to jest za argument? Oczywiście jest furtka, że w nadzwyczajnych sytuacjach nie będą musieli składać, ale co do zasady powinni. A dlaczego? A osoba, która decyduje, wydaje decyzję o ścięciu drzewa w jakiejś części Polski, no gdzieś na Podkarpaciu, musi składać jawne oświadczenie majątkowe, a sędzia nie musi? To jest właśnie coś, co jest dla samych sędziów bardzo niebezpieczne i niedobre. Bo wtedy tworzy z nich właśnie kastę. To jest właśnie to, o czym mówią, to za co się krytykuje sądownictwo i sędziów, że są obok społeczeństwa. Dlatego te reformy będą służyły przede wszystkim temu, żeby wzmocnić zaufanie do sądów. Ja dzisiaj na jednym ze spotkań rozmawiałem z sędziami również i powiem tak, rozmawialiśmy o systemie szkolenia. Zawód to nie jest zawód nawet. To jest ukoronowanie wszystkich zawodów prawniczych. To jest misja, służenie. I taka jest prawda. U nas nawet system szkolenia został zniszczony. Wiem coś na ten temat, bo przygotowywałem zmianę ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. To trzeba sobie postawić pytanie. Państwo płacicie, my płacimy, wszyscy płacimy na szkolenie ludzi, a ci ludzie potem z tego systemu wychodzą. Oni nie stają się sędziami. Wielu z nich tylko idą do innych zawodów. Czy to jest dobre? Z punktu widzenia państwa, ekonomii nawet, ale w ogóle naszego interesu, naszej racji stanu też w jakimś sensie. To jest złe. Więc nie odpowiem tutaj pani redaktor na to, jakie zmiany będą w tym zakresie przygotowywane, dlatego że, mówię, reforma dopiero będzie ogłoszona. TV Podkarpacie.pl